Wow, we got there, boys. Wow, we got there. Mamy jakiś start. Isn't there? Karpi sporo do kupienia na start. Karpi do kupienia sporo na start. Jakiś ogniaczek też do kupienia. Mogę zrobić tak, mogę zrobić tak. Oddać mu wszystko. Jego kasację cymbała, to bym brał. No i armia drac weselsza. Weselsze chłopaczki są. Napisał good luck bez have fun, chcesz żeby się dobrze bawił? Ham zwykły, no. Tak to jest, ktoś jest hamem, będzie hamem, mi widzę, no. Nie ma co tutaj emocji rozmyślać. Bardzo zła pozycja buszaka. Chyba, że jeszcze dobiegniemy. No, we won't do it. Jeszcze burzaka przypaliłem. Ale raczej to jest resowany Gold Dragon. Musiałby tu być rękawice, żeby tego nie resował. Wow, soj, wow. Rzadko kiedy widzę te reliki ostatnio. Na początku bardzo dużo relików było. Ładować karabiny lasery, mieszać beton. To on tam rozkminia. Jakiś plusik od wariata? Plus. Siapaj Glory, widzę, że włosy odrastają, ale tylko że się oczy, wszystko w porządku, odrastają w pełni. Wszystko w porządku, witam. Wszystko w porządeczku, najlepszym. Pytanko, czy tą wizję dziabamy? Dziabamy chyba, nie? Gabię. Pan Dindo się tu schował. Pan Dindo się schował i czy go to uratuje, że się schował? Nie wiem, nie mam za bardzo armii, żeby robić hordę. No to jest jednak te trzy, jednak, nie? Dobra, zróbmy tak na razie. Dobra, już mamy pomysł. Już mamy pomysł na grę i to mi się podoba. Na małe role tipsa. Ciekawe co to sapucha będzie. No nie, nie, nie jest z tych szalonych. Zrobić tak, to jeszcze bym sobie rękawiczki sprawdził, bo mamy pieniążki. Pieniążki są. A widzisz. Stary to jednak jest, stary to jednak łeb do interesu ma. Dobra, tutaj będzie trzeba troszeczkę potańczyć, dance makabry uskutecznić. Aż już tego abstaka, żeby się cofnąć. Ty ściągniesz kontry, ty ściągniesz abstaka. Z laczki, z telemarkiem, dobrze. Jestem za.
Po profesorsku, po profesorsku. Dobra, git. Mamy rękawice, mamy ekspert logę, więc powinniśmy być bardzo do przodu. Bardzo, bardzo do przodu powinniśmy być. On nie miał raczej kasy na rękawice, jeżeli nie zrobił treżura. Więc powinniśmy to dowieść. Czy to się da przejść? To już lepiej chyba te peka strzelić, nie? Już chyba lepiej te peka strzelić, może na te piraty pójść. Bo nie wiem, no tu jest TP, a potem nie może być, nie być tego TP-ka. Jakbym się tepnął, to mogę, nie wiem, nawet jeszcze raz w sumie uderzyć przez te 600+. 600+ i do przodu, co tu mamy? Pizzy, what? Okej. Okay. Dobra, to uderzyłbym jeszcze raz chyba tędy. Tylko mogę jeszcze, nie wiem, tego smoka ewentualnie zrobić. A jakbym zrobił tak, żeby zrobić się tak, żeby jednak trochę siana zrobić. Oj, ten burzaczek nie musiał padać. A ja sobie zrobiłem tortillę z kurczakiem, zrobiłem tego i... Tak, tak, taką tortillkę z kurczakiem to mogę staremu zrobić, no. Też było pędzlową, coś na ciepło. Taki jesteś, że tylko dla siebie zrobiłeś. Taką tortillkę bym powiedział z kukurydzą, z kurczaczkiem. Siadłem, to jest moc. Nie no, ale dobrze, że sobie dobrze zrobiłeś, widzu, jedzonko, piszny. Dobra, ja muszę pomyśleć, co sobie na kolację zrobić, nie mam pomysłu w sumie. Nie mam rzeczy za bardzo. A mówiłeś coś? No mówiłem ci. Pisałem SMS-ka. Trochę bidnie tu jest. Może na te trole było trzeba iść, bo tutaj nic nie ma. Nie, dosłownie tu nic nie ma. No, ciekawe, bo trzymam kuraka, tego to tylko z kurakiem. Incepcja. A to nie przyszedłem, przepraszam, spoko, wybaczę. Ale ostatni raz. Więcej nie wybaczę. Ja panu nie dam, a to niech pan pali górę. Niech pan pali górę sama. Ja bym chciał mieć możliwość zagrania w komputer na tej mapie. Wygląda, jakbym miał nie mieć szans na takie rzeczy. I ptaka mi zamroziło, huch. Wait, what? Co to jest? Moral w pierwszej? Or what's going on? Wow, 7 HP. Czy ja to mogę zrobić na dwóch gołębiach? Can we do it, boys? Nie no, ściągać kontry, palić to jakoś, no zależy jak duży rol tego jest, nie? Absolutnie nie. Zależy od rola. Zależy od rola i ustawień. Czego najpierw na dole? Nie wiem, czy trzeci mi aż tyle zmieni. Bo to ty na trzeciego nie mamy pieniędzy aktualnie. Huch! It's 22! Not tego? 40... 49? Max roll będzie? No max rolla nie zrobię.
Dobra, 20, jazda. Burzaczka, witamy pana burzaczka na pokładzie. Dobra, to te wiedźmy też zrobimy. Aha, tu przejścia nie będzie po wiedźmach. Mana. Niech się. Topa. Dwa razy kolce. Dobra, to byłby jakiś tepeczek śmieszny. Pam, dwa razy w kolce. No i powiedz, że to się wszystko sprzedaje. For you, for you. I don't know, ask my op. I don't know, brother. To chyba czas na tego Monkę zamieszki. For me? For you, Mr. Fiona? Cześćki for you. Dobra, i dokupimy jeszcze tego gołębiorze. Nie wiem, czy będę tepował, czy nie idę po prostu dalej. Dobra. A puścisz gołębiorza dla słupka? Żebym był jakimś fanem do tych gołębiorze. Nie kupiłem ptaka, ale zaraz go kupię. Tak średnio bym powiedział. What the fuck is that focus? Stop doing that. Nie kupiłem tego jednego gołębia. Ten jeden gołąb by mógł mi tu fajnie pomóc. Ale zapomniałem się. Dobra, podnoszę tą puszkę. Dlaczego się cofnąłem też po jakieś siano? Bo widzę, że tych ptaków coraz więcej wypada. I trzeba by się nimi zainteresować. Zrobię jeszcze to, dlaczego? Bo
potencjalnie do upu fire'ów, nie? A może build Berdos? A kurczę, nie wiem, Mr. Dulfi, what do you think? No. A lot of Berdos right there. A lot of Berdos right there. I don't know, boy. You wanna try? I don't know. Maybe, maybe. Build Berdos, mówisz. Dulfi. Gdybym chciał bit Berdos, to musiałbym zacząć kasę robić, surowce. Już trochę tego ptaka jest, no nie ma co mówić, że nie. Ten zamek by trzeba przejąć i tak. Zamek trzeba przejąć tak. Wygląda, jakby miał być do przodu. I chyba jestem. Ten duel ptaka już bym odpuścił. Poszedłbym od razu już tutaj w lewo. Szukać kasy, szukać surowców. Nie, dawaj berdo. Nie, no, tego nie zrobimy berda. Już zrobię to, bo muszę zamek mieć, żeby tepować się na breaka ewentualnie, a potem lecimy tu w lewo. To jakieś meduza story. No jeżeli mamy stawiać ptaka, to trzeba potrzeba bardzo dużo surowców. W nextie bym się władował w te konie, żeby się władować w tych magów i chyba tutaj się władujemy między cyce, co? Ale no surowców potrzebujemy, więc no cycki byłyby wskazane mocno. 10, 10, 5, 6. Pokaż stópki, to postawisz dużo ptaków, ale to nie o takie chodzi. Nie o tego ptaka chodzi, kolego sympatyczny. Patol wygląda takiego, co lubi się władować między cyce. No właśnie, zaraz się ładujemy tutaj w cyklopa. Tak, na 1-2 mamy tyle samo zamków. Ciekawe. Myślałem, że ja mogę być te ptaki chociaż do przodu. Może rękawice. Chyba, że zrobić ten zamek na spokojnie. I potem stąd lecieć, tych surowców szukać. Bo tutaj sobie drewno podniosę. Jak sobie podniosę drewno, to postawimy sobie to, nie? Tak zrobimy. To trzeba podnieść. No i tam są cycuchy jeszcze. Dobra, się odciążymy. Prowadzić. Market mogę jeszcze zrobić. Atro Fire 5, 6, 7. Byśmy mieli max markety. Dobra, czy tutaj puszkowo jakoś szczególnie jest? Chyba nie, więc raczej się właduję w te cycki, tak jak mówiłem. Wejdę w te energole, zrobię meduza store, zrobię tą librarkę i możliwe, że uderzymy wtedy w prawo na te cyce. Nie wiem, no, można ewentualnie zrobić te trzy puszki. W sumie jakby zrobić te cztery puszki, to i tak naprawdę już można wyjść na chętrze czy na coś. Nie wiem, czy te ptaki to nie jest trochę bait. Is it? Arkie. No byłaby topa po drodze, kolego sympatyczny. Ja na tą topę wchodzę. Ładujemy się. Cała naprzód do boju. Polska górą. Chyba się ładuje, nie? Chyba cała naprzód, Polska górą lecimy.
Chyba tak. Jogurcik, 3-latka, łopanie, to już 3 lata. Czy w tym roku będzie meetup w Korsarzu? Akurat kiedy nie będę mógł, Piposata. Czemu nie będziesz mógł, panie Jogurcie? Dziękuję, 3-latka Subika. No i tak, no planowano je, planowano jak zwykle, no na Korsarza się wjebać. Się wjebiemy? Nie wiem, pewnie tak. Pewnie wyjdzie. Te pięcia, pano i teraz człowiek żałuje, że tej many nie regnął. Teraz człowiek żałuje, że many nie regnął. To mocno żałuje. Tak żałuje. Wow, XXL cycy. I ogniaki. No dobra, czyli co, postawimy głębiory. Trzeba by się cofnąć, apnąć, kurde, regnąć manę i cisnąć. I cisnąć. Dobra, lecimy. A jaka data w tym roku? 17 sierpnia wstępnie? Jeszcze nie ma potwierdzone, bo muszę do nich przedzwonić. Miałem dzisiaj, ale kurde, miałem zapierdol, jak to mówią. I się nie udało. Jutro bym chciał się do nich dodzwonić i się umówić. Więc tam planowany to jest chyba 17 sierpnia. Tam chyba 15 jest święto, czyli 17. Może się uda, a to zapraszam. Dobra, puję temat i wychodzę. Będziemy wychodzić przez hydry. Co ty robisz, jak nie strybujesz? Mogę cię zaskoczyć, ale żyję! Po prostu. Na minus 3 morale. No, zgodę tego, goldziszów. Radio. Durbi wątpi w to pana życie. Durbi to jest rad. I nie chcę ze mną grać, jak raz z jakimiś tam chłopaczkami innymi. Spierdzielaj! Patycznie. Muszę manę zachować. Muszę zachować się w czystości many. To jest jej trochę mało.
Fajne gołębia. Para, pam, 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 para, pam, pam. Nieźle ta gra wyszła, bardzo nieźle, no. Zatańczyć tango z tymi jazurami? O, są w strachu. O, oh, come on! Come on! Nie wejdę. Zabraknie tyle co nic. Nice count. Yes, I am. I can't. To jeszcze Klaudy zróbmy, no zrobimy teraz jeszcze tego Becha, zrobimy Dreda i wejdziemy na zamek, no. Odwaliłem tureczkę. W sensie, no byłem pewny, że zdążymy, no nie zdążyliśmy. Tam jest jakieś chicken wingsy, any chicken wings. Tam jest KP, my mamy te deka. Aha! DD. Aha, spoko, nie wnikam. Po DD-ku 3 HP misnąłem, nie? Zastanawiam się, czy nie kupić powietrza, musiałbym mieć ciekawszy skill z ciekawszą magię, czyli tą portal. Ale są Feniksy jeszcze do kupienia. To nie zmiana planu. Dobra, zróbmy to po prostu. Poproszę jakieś fajne rzeczy. Kolka. Puszkę z gołym biorem dobrał. No dobra. Fuktory. No fuktory bym dobrał, bo... No bo byśmy chcieli po prostu mieć więcej markecików, nie? Jakieś dicho? Masz dicho później. Czekaj, robota? Skąd ty żeś dostał robota? Oponent wjeżdża w robota. A to jest strong mid. Where roboty? To on poszedł w prawo? Ty skąd roboty zamieszki?
Nie, zrobię to, żeby zrobić to, a potem będę leciał w tą stronę, bo tutaj są trzy topy, no to raczej z trzech topek coś tam powinniśmy dorwać potem. No, siora chyba broniły. Siora broniły, boty. Ale skill tree takie, tak mnie każe gierka, że ja nie wiem za co nawet, ale każe mi nie. Wszystkie kary na mnie idą. Bichciów. To jest jakaś flaszka. 25 koła za WD to jest dużo. Dobra, na razie odpuszczę. Osą skrzydła. Love it. Ma podobno lepszą armię. Bob ma podobno lepszą armię niż ja. Czy ja robiłem jakiś artefakt merchant? Nie, ale będzie trzeba zrobić. Raczej pizgam te anioły, żeby dobrać skrzydła, walnąć soja i pewnie zakręcimy się jakoś tutaj w tych rejonach, nie? Ty archu, paskudniutki ty. Jak mi przyryźnie w głowę, to się złoży? Nie złoży, ten też się nie złożył. Twardy, twarda ekipa, ten się podoba. Same kozaki, nikt nie wymięka. To się mogło skończyć źle. Biorę lot do liderki. I kolejny bech. Robata lulu. Kurde, nie ten gołąb. Myliły mi się gołębie. Nie mam Uaira i nie wiem co o tym myśleć. No chyba nie będzie tu na mnie leciał, co? Chyba nie, no. Jaki bilans dziś? 1-2. 1-2, ale jestem wybany przez Kiltrich. Pierwszą grę miałem bardzo dobrą, a potem dwa razy gówno, nie z Kiltrich. Kurde, te gołębie były useless finalnie. Chyba, że nie będzie nic na diplo i się okaże, że jedynym diplo jakie jest w tym grze to są właśnie jakieś Firebirdy, Feniksy. To jest na Flea już widzę, to jest na Wood. 35 arcydiabłów, jasna dupcia. Jasna dupcia. Gąska tam jest, kurde, tą gąskę też wypadałoby zrobić, moja ekonomia troszeczkę cierpi. Konie jeszcze, kryształy, chcę się sprzedać również. Dobra, i to by było na tyle chyba.
robot, tery. Robię to, tu, robię to i się stąd cofamy. Potem będę mógł zrobić ewentualnie to z tym. Nie wiem, czy robić ekonomię. Nie wiem, jak zrobię te trzy rzeczy, to raczej pójdę po to i po to. I może zatrzymamy się, żeby troszkę tu sfarmić. Raczej nas tymi się nie obaliłeś. No raczej no, bystry widz. Takich potrzebujemy. Oj, nie, to kolejność. Hip hip hura, ale nie ta kolejność hip hip hura. Hip hip hura. Dalej nie wiem, skąd ma roboty. Dobra, hop. Ekonomicznym, armiowym, tak dalej. Kupmy na razie ptaki, kupmy to, no to co najważniejsze. Ja mogę na samych Feniksach latać w sumie. I wonder. No fajnie by było. Jak ja faktu, że kupię tego. Chciałbym to zrobić w takiej kolejności, że zrobię to, zrobić to. Mięso to ja chcę na archi mieć. Super. Nie podzieliłem mięsa! Au! Dobra. Dużej straty nie będzie aż tak. Nie, o.
To na miłość. Nie, DD tu, bucik tu, jakby się udało to z tymi haspitami. A tutaj był jakiś robot, 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 ty. I tu z flaszką stoi. I on tu z flaszką stoi. Robot chce się wody napić. Kurde, od groma armii tutaj jest do kupienia. No bechy to musiałby być dosłownie last day, żebyśmy mieli machnąć te bechy. No kawał diplosa też jest. Puszek jeszcze od groma do zebrania. Masz te roboty po prawej przy flaszce, tak, tak. Czyli ciekawe, że on tak wcześnie poszedł po te roboty i jeszcze jest diplował, nie? Nie wiem, brać tą flaszkę, bo na razie nie widać innej flaszki, nie? A flaszkę trzeba udeczkę strzelić. Kolce z breaka? Raczej nie chciały się sprzedać, przynajmniej na razie. Tak, ze mną widzę jeszcze raz. O. Dobra, tutaj dwójka olka jest, to trzeba zrobić. Prawie się spaliłem. Ze wstydu. Jest zban investment znowu. Dobrze, że biegam na samych max speedach aktualnie, dużo to oddaje. W etapach moje czerwone smoki palą moje jednostki po kontrze. Jest jakiś spot, który mogę ustawić i być safe. Jeden z takich safe spotów, które ustawiam smoki i feniksy zazwyczaj, o ile się nie zapomnę, jest ten spot. Ten spot. Tu ustawiam splashe, a tu ustawiam coś useless. Wtedy to masz na prawy dolny róg. Prawy dolny róg, a to jest nad nimi. I tutaj palisz jakiegoś tokena zazwyczaj. Tak, jak stoi na siódemce, to dmucha w czwórkę. Siódemkę dmucha w piątkę. Zależy ci tu heksy, no. Kurde, trochę waste of money na te firebirdy chyba wyszło. Jak wyczyszczę jeszcze to i wyczyszczę to, tak by mi oponent zabrał zamek, to będzie pół biedy, a nie cała bieda, nie? Gdzieś tam jednak gram z myślą, że no może mi tutaj zbój zaraz wjechać. O kurczę, poison. Fine. But we fine. Mood for a fight, mood for a fight. To bym chciał zrobić w jednej rotacji. Kupił arcydiabły. Kupił arcydiabły. Nie wiem, czy arcydiabły są tego warte. Wydaje mi się, że kurczę. A becha jest dużo więcej warty. Tak mi się wydaje. Dobra, love you pani Urbi również. Dzięki bardzo za premika 50, witam. Dobra.
no w porzo, powiedzmy, że w porzo. No raczej się ładuje wam becha w Dex, bo już trochę zaczyna się robić ciepło i musimy zostać na zamku, no. Raczej tak. No musiałbym apnąć te bechy, 100%, że musiałbym apnąć te bechy i dobrać ewentualnie puszki stąd. No bo zamku, no zamku nie chcemy oddać. Śmierdzi, jakby chłop się tutaj do nas miał dobierać, zbliżać i jeszcze nie wiem co. A ja jestem jeszcze dużo rzeczy do zrobienia, przynajmniej u mnie. To groma rzeczy do zrobienia. Moim zdaniem jeszcze jest groma rzeczy do zrobienia, ale no... Trzeba być czujnym ewidentnie. HP by się przydał. To była gąska. Powiem wam tak. Musiałbym oddać ten zamek na chwilę. To ja go oddam. Wolę stanąć tu, ewentualnie dokupić. Ewentualnie dokupić jednostki. Czytaj arcydiabłu i dobrać te puszki, bo jest duża szansa, że on będzie chciał tu wlecieć. No jedyne co może mnie boleć wtedy to, że nie zbiorę tego, ale wtedy to bym pewnie, jeżeli on będzie chciał się bić. Znaczy kwestia tego, że pewnie też kupię teraz arcydiabły, bo on no, musi lecieć na mnie prawdopodobnie. Więc ja bym teraz zrobił, zebrałbym to i może zaczekał tu. Jak będzie wtedy przechodził mi na zamek, no to idziemy do lewej i się będę wtedy z nim bił, tak? Zobacz zamek i teraz chcę złapać. Pewnie dałoby radę. Bo że jeszcze na górze jest sporo do zrobienia, jakby nie patrzeć. Ja bym poszedł tu, poszedłbym tu. Pach, pach, tu. Dwójka, olka, topka, no jest wiadomo, fan. Tu się nie okazało, że to jakiś kastel jest, bo to ten kastel jest stajnia, to mogłoby dużo zmienić. Wiemy, że jeszcze jedną topę mamy do zrobienia tu, że mamy tutaj, że tą dwójkę olkę. Feniks, zastanawiam się nad zrobieniem Feniksa, żeby mieć inicjatywę nad chłopem. Księgi ognia nie mamy dalej. Ale raczej łapię te diabły, żeby nie było zdziwienia za chwilkę, nie? Zacznijmy kapę na hydrach? Chyba nie, i tak nie ma powietrza. I nie będzie używane. Wiadomo, byłoby bardziej komfortowo używać dedeków, ale... Jest to pointless chyba. Mam takie pytanko, a te gry nie są czasem za długie na tym template? Nie, zależy, raz są szybsze, raz są krótsze. Jest tak, zawsze jest zbyt długa. Nie, nie. Okej, okay, sam raz mam siana. Ej, bichy boys, fuck, nie mam slota przez to. Oh, come on. Chciałem troszkę zmienić. Musiałem troszkę zmienić decyzję. Dobra, 170 one chciały, 181. Kwestia tego, że jakby... poszedł po diabły, musiałbym coś wywalić, a raczej nie chcę nic wywalać. Możesz wyczyścić artefakty, póki markety masz. No trzeba ogólnie z moich spotów w tej grze. To jest ten spot, to jest jeden. To jest drugi. To jest trzeci. Powiedzmy, że to jest czwarty, piąty. No jeszcze jest parę rotacji do zrobienia w tej grze. Ogry takie ważne, lepiej mieć niż nie mieć. To miałbym wywalić armię. Jakbym był atakowany, to bym wywalił ogry i wziął diabły, ale nie jestem atakowany.
Dobra, to fortress jest. To fortress jest, więc zrobię w tej turze zrobimy. Zrobię to, zamku nie będę brał raczej. Zrobię to, tepnę się tu i złapię to. Chciałbym te nyksy złapać, ale będą białe bechy, znaczy zwykłe bechy i będzie beszka w plecy, nie? Ja muszę ogólnie zrobić feniksy. Dlaczego muszę zrobić feniksy? Żeby mieć speed prio. Feniksy muszę zrobić, żeby mieć speed prio nad nim. To na pewno, no ale póki co, no mamy bechy do zrobienia i wszystko. Wydaje mi się, że w tej, nie, w tej wezmę to i sprawdzę tu markety, czy nie ma tego jednego ringa do HP seta, nie? I DD tu i bucik tu i zbieramy HP seta, cofamy się tutaj. No i tyle, no. Tu jeszcze jedna topa i tu jedna dwójka olka. No i tu jeszcze trzy puszki w sumie. Jeszcze jest ogólnie 5 puszek takich dużych. Przejął zamek. Dobra, tutaj bez eko. Białe walękania do 1.35 do 1.47 na MTU to turbo? Nieprawda. Nieprawda, zależy od przewagi, od pusza, czy jeden puszuje, czy drugi gra bią. Nie zgodzę się, daję ci żółtą kartkę widzu. Teraz w tej pan, raczej w tym miesiącu będziemy wychodzić. Może muszę zrobić... O, patrz, idzie. No możliwe, że on nawet we mnie wjeżdża teraz. Dużo więcej bechów ma. Wątpię, żeby je przyłączył. Dysków tyle samo, energonii mam więcej, ptaków. Jeżeli on tu zostanie, to raczej... No nie, jeżeli on tu zostanie, to ja chyba zrobię po prostu Feniksy i jazda z nim, czy nie? Czekaj, czy on się wycofał? Zbił Feniksy moje? Nie. No, wziął kapeka i puszkę i spierdzielił. Aha, spoko, nie wnikam. Dobra, czyli na 100% muszę zrobić Feniksy, bo on mnie na open nie zaatakuje z Feniksami. Prawdopodobnie są też te bechy. Nie założę mi ten. Tutaj jest parę bechów, czyli tak, jeszcze kryształ został mi do zebrania. To się kupi. Dobra, no i te jeszcze feniksy. Fenki benki się zrobi. I będzie w porzo. No, nic więcej. Nie, cztery dragony mogą mieć bechy. A, jeszcze te bechy mieliśmy sprawdzić, bo tam bechy są 100% jako jednostki. Te bechy trzeba sprawdzić, 50% becha i troszkę mi diabła albo ptasiora, nie? Trzeba by wrzucić na bęben. Kurwa, zapomniałem shielda, jasny gwizdek, zapomniałem, że statów nie mam, zapewnie, aaa, goddammit, jeden back minus. Oh, goddammit. Zapomniałem się, oj ja głupiutki. Oj ja głupiutki.
Ile tu potrzebujemy? 19. Gdybym potrzebował kopów, bym potrzebował jeszcze na to, tak? I trochę tematu no, trzeba by tu przyspącić. Misiu biały rip? No biały misiu rip, no. Czyli tak, jeszcze tylko ewentualnie diplo tego, a tak to no diplo tego i te kryształy zbić. Diplo tego i kryształy, to jest wszystko, it's done, it's over. Możliwe, że pójdę zrobić tą topę ze względu na to, że jeszcze troszkę właśnie mi potrzebował na Feniksy. Bo z Feniksami to na pewno ja się pierwszy odpalam. Ale księgi ognia nie ma? Dosiadaj go tak, o, chciałbym. Ty księgi ognia nie ma? Trochę lipa jak mam ogień. Czekaj, to my zrobiliśmy jedną topę z wiobu? Uff. Pa-param, pam-param. Dobra, topa, fenek, benek, prawdopodobnie sprawdzenie tego na diplo, to jedziemy. Poczekaj, czyli tak, zrobiłbym tak, bucik tu, tam portal tu, sprawdzam Besia, jak Besio się nie sprzedaje, to go z bucika, dedeczek tu. No i to już jest wszystko, co mogłem zrobić na tej mapie, więc po prostu będziemy cisnąć. Czyli co, połowa staka Becha plus troszkę mi diabła, albo jakiegoś tam Firebirdzika Feniksa, tak? Dostać księgę ognia, kurde. I w sumie jak tutaj dostanę księgi ognia, to w sumie nie ma żadnej szansy na ogień. No, no i nie ma. No i nie ma. Połowa staka BH plus powiedzmy Feniksu. Li. I to się nie chce sprzedać. Ud. Li. Dobra, czyli ten BH nam po prostu upluje do dupska. To trzeba go ukarać. Dobra, tutaj nie wiem, czy on nie ustawia się pod jakąś bitkę, pod jakiś atak. Tak, a pisze twój łysy łeb, bo jest kurwa gigantyczny. Przeogromny. Ale Becha to tym dosyć. Balista głowy wywała. Kurde, miałem tu nadzieję na CC. Dobra, w next. W ne... co? Cycka jak? Next, I can feel it, I'm coming. Ty, no nie ma księgi ognia. Co bullshit. Co za bullshit. Dobra. Nie no, pograjmy do 1-3-1-1? Nie, no teraz wychodzę z Feniksami. Cofnę się tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli te Feniksy by się chciały sprzedać, w co wątpię. No to częścią mojej pracy, wiesz o co chodzi? Więc to jest takie kłócenie się ze skarbową, a ja osobiście ze skarbową nie chcę się kłócić. Ale no, mają się tam za to zabierać, nie wiem czy się będą za to zabierać. Ja jestem czysty pod tym kątem, bo zawsze się z tego rozliczałem.
Rozumiesz? Że jestem czysty jak łza. Możliwe, żebym poszedł po te dwójki olki, czy nie? Jakby się te stofenka dołączyło, no dlatego mówię, że to jest jedyna opcja, w której gram dłużej, żeby dostać tamto, no ale nie mamy. Meszków może warto było pozbierać? Z dueli? Nie, z dueli to ile masz? Dwa? Daj spokój. Daj spokój. To jest jeszcze jedna puszka z ogrem prawdopodobnie, wszystko. Wszystko inne zostało wzbierane, nie? HP set jest, wszystko jest. Darowizny też się płaci podatek i trzeba do skarbówki zgłaszać. Co zależy tam jakie, ile i tak dalej. Ja wytłumaczyłem, jak ja to rozumiem, jak to księgowość rozumie i jak ja to rozliczam. No ja zawsze tak samo. Wygrywasz? Nie wiem. Pytanie, czy mam Feniksa. Bo ja tutaj pewnie siebie wyskoczyłem, bo mam Feniksa, a resztę już muszę rozstrzygnąć szachy. Patrz pan, znowu rocznica? No prawie, no. Prawie. Bo jeszcze miesiąc chyba, tak? Znaczy no... Miesięcznica, rocznica. Dziękuję bardzo, panie Arcy, 59 miesięcy subskrypcji. Witam cię. Dzięki, dzięki. 90 bechów? How the fuck? How the fuck? Tamte się nie chciały sprzedać. Sprawdzałem je na X możliwości. Czy były gdzieś jeszcze bechy? To nie jest kwestia przyrostu, 100%. 26 bechów to nie jest to kwestia tego. Zamknij becha? Ogólnie myślę nad tym. Duele były, a to nie, ma, nie może być aż tyle zweli. To nie jest kwestia przyrostu. 26 bechów to nie jest przyrost. Double build! Kurwa, zapomniałem o double buildzie na śmierć. Dobra, double build. True. Dobra, i to już jest rozwiązana zagadka. Chyba ja zapomniałem o double buildzie. No właśnie. Dobra, i to już jest zagadka rozwiązana. 0 i minus 3 na 3 i 3. 0 i minus 3 na 3 i 3. No kurczę, no jest problem. Nie będę mówił, że nie ma, bo jest. Ja się wpierdzielenie w niego. No nie ma Księgi Ognia na pewno, no bo... Wydaje mi się, że to są tylko dwie grywalne magie. Jeżeli to są dwie grywalne magie, musiałbym liczyć, że nie ma wody. Bo jeżeli by nie miał wody... To wtedy mu zamykam bechy i rozgrywam sobie partię bez bechów jego. Quite much. Chociaż nie, berek na becha, no właśnie o to chodzi, że nie ma księga ognia, nie ma nigdzie. Ja mam magię ognia, która jest kurwa useless bez tej książki. No, obstawiam, że to wiemy, powiem wam. A mi atakuje. No ma za dużo becha, double build becha. Zapomniałem o double build. Czemu ja zapomniałem o double buildzie becha? A jestem głupiutki. Całą grę. Ale jestem głupiutki. No nawet nie wiem, co miałbym zagrać w pierwszej. Jeżeli mam być szczery, nawet nie wiem, co zagrać. Dosłownie chyba to jest jedyny kas RNG. Dosłownie, bo nie wiem, no... Ja musiałbym moralować i on musiałby minus lakować i tak dalej. No tylko RNG może mi tu wygrać, bo przewaga becha jest... No jest spora. Jest spora.
Nie masz ognia? Nie ma księgi ognia, to jest problem. On ma minus 2 i minus 3, ja mam plus 3 i minus 3. Belka of course, no jakbym miał księgę ognia, to bym go załadował w dupsko, ale no nie mamy księgi ognia. Ciekawe czy on ma ogień, ciekawe czy ma wodę. Stomba wyciągnął, może i stomba. Czekajcie, kurna, dymem mi daje jakimś z okna. Zamknę. A czemu kamerkę wyłączyłeś? Bo w gaciach siedzę, widzu drogi. Co on zrobił? Blesa zrobił. On zrobił blesa, boys. Kurwa mać. A musiałby tylko minus morala dostać. Minus moral, minus luck. Nothing more, nothing less. Kurwa no. I'm dead. Ta kolejność bechów mi rozpierdziela również. Nie wiem jak go zrobić. Myślę, jeżeli teraz ściągnę kontrę, żeby piznąć swoim bechem. No jesteśmy dead. To dużo bechów. Mówię, minus moral, minus luck może mi tylko odgryć. I moje morale chyba tak. Chyba tak. Muszę, on musi dostać minus moral, minus laka. Minus 2, boy. Minus 2. Ruszyłeś się już na tym, ruszyłeś się już na tym nie możesz, ok? I ja poproszę moral, dam cię. Nope. Minus lak chociaż? Masz minus 2, minus 3, boy. Będzie ściągał kontrę. Nie wiem, czy ma, ale będzie. A ja właśnie oddałem ptaki, żeby ściągnąć kontrę jako pierwszy, więc patologia. No minus 2, minus 3! Przypomnę ostatnie moje minus 3, które doprowadziło mnie do szaleństwa. Empty cast, I guess. Wszystko się ruszyło. Empty cast, I guess. No cześć, no siema Vegeta, przyprawa, dzięki za 5 miesięcy Prime'a, witam. To skill test? No właśnie nie, nie, minus lucky mogą mnie jeszcze uratować, can we, please. Nie, no slack, chociaż to, 25%, go. Aha, no i spokojnie wnikam. Dzięki, pozdro. Ruszył się wszystkim. Minus 2, minus 3. Ja bym minus laka dostał. Wow. Spoko, nie wnikam totalnie. Bill byłby lepszy? Nie, lepszy by byłby dostał chociaż jednego minus morala. Na tym lub na tym. To ja dostaję minus laka. Jak ja nienawidzę losowość w tej grze. Co nie zmienia faktu, że zapomniałem o double buildzie, więc trochę kary na mnie idą. Rider. Eee, chuja do dupy. Jak ty chcesz to wygrać? Nie ma jak, GG, I can't.
I can't. 10 TP.